Z tej strony Klaudyna z Ziowego Zakątka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak przygotować domowe remedium wzmacniające odporność. Teraz wszyscy wiedzą, że jest sezon grypowy. Kto jeszcze nie wie, niech sobie włączy telewizję, to się dowie, ponieważ mnóstwo reklam jest w takim najlepszym czasie antenowym właśnie o przeziębieniu, o grypie i o katarze. Także zrobimy sobie taki naturalny syrop wspomagający odporność. Będzie to syrop typu Oxymel. Oxymel jest to połączenie jakiegoś tam wyciągu na bazie octu. I tutaj, żeby to był ocet najlepszy, winny, jabłkowy, mój jest herbaciany, to jest ocet właśnie z kombuczy. Tutaj macie filmiki, gdzie możecie zobaczyć, jak sobie sam ten ocet zrobić. Jeżeli nie macie, to oczywiście można sobie kupić. Oraz miodu naturalnego, oczywiście naturalnego, nie mówimy tutaj o tym, widzicie, jakaś osa lata właśnie do tego miodu. Oczywiście nie mówimy tutaj o żadnym syropie cukrowym czy czymś takim. I to jest właśnie połączenie tych dwóch rzeczy. Już Wam mówię, co wchodzi w skład tego syropu, zaraz zobaczycie na filmie. Zapomniałam jednej rzeczy, już teraz powiem, zapomniałam imbiru. Natomiast tak, mamy tutaj pietruszkę, dużo witaminy C, mamy cebulę, czosnek, wiadomo, właściwości antybakteryjne, antywirusowe, mamy chili, mamy laskę cynamonu, cynamon także ma właśnie bardzo mocne właściwości antybakteryjne, mamy tutaj również chrzan. Rzeczy, które mi przychodzą jeszcze do głowy i które można dodać, a ja ich nie mam, to można dodać tak. Korzeń łopianu, świeży, oczyszczony i on ma takie właściwości, które wspomagają wydzielanie soków żołądkowych i generalnie wspomagają trawienie, także można kawałek tego korzenia dodać dla takiego ogólnego wzmocnienia organizmu. Można dodać rokitnika, jak ktoś lubi, to jest straszny kwas, natomiast mnóstwo witaminy C, więc gorąco polecam, jeżeli ktoś ma, ja tu nie mam w okolicy. I trzecia rzecz, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, która mi przychodzi teraz do głowy, to jest, słuchajcie, żeńszeń. Natomiast ja żeńszenia nie znoszę, nie smakuje mi pod żadną postacią, więc się po prostu nie przekonam, nie lubię żeńszenia, przykro mi bardzo. Ale można pójść do sklepu zielarskiego i sobie właśnie też trochę tego żeńszenia włożyć, który ma rzeczywiście też takie bardzo mocne właściwości antybakteryjne. Już Wam pokazuję, w jaki sposób to jest zrobione. Okej, tak jak mówiłam, mam tutaj prawie wszystkie rzeczy potrzebne do zrobienia syropu. Potrzebujemy chili, ja daję jedno. Laskę cynamonu, cynamon ma takie właściwości przeciwzapalne. Cebula, dużo cebuli, ja dałam jedną, to nie jest takie obrzydliwe, jak się wydaje, koniec końców. Oprócz tego, tu mam jeszcze połóweczkę, czyli, więc też będzie. Pół pęczka pietruszki, pietruszka ma mnóstwo witaminy C i także jest taka, więc także jest taka prozdrowotna. Dodaję tutaj także 3 ząbki czosnku. I jedna rzecz, którą powinnam zsiekać, jest to kawałek chrzanu, laski chrzanu. Laski czy tam korzenie. Bierzemy i wszystko zalewamy octem winnym. Oj, nie wiem, czy mi starczy. Ja mam swój zrobiony ocet herbaciany, ale może też być ocet winny. No i teraz tak, to sobie zakręcimy, zostawimy na 3 tygodnie w kuchni. Co jakiś czas będziemy potrząsać. Pszczoła, tutaj widzę, że do miodu lata ciągle. Co jakiś czas będziemy potrząsać. Po 3 tygodniach trzeba to przecedzić wszystko, także nic się nie macie, że jest krzywo pokrojone i tak dalej, nie ma żadnego problemu. I łączymy z miodem. Generalnie na taką ilość, czyli to jest około 300 ml 250-300 octu, może być od 1/3 kubka do pół kubka miodu. Mieszamy to wszystko, łączymy i przechowujemy w czystym słoiczku w lodówce i powinno kilka miesięcy nawet może być przechowywane. Natomiast najlepiej sobie takie domowe remedium zapisać, co to jest i w sezonie grypowym brać po co najmniej łyżeczce właśnie jako taki syrop. Plus jest taki, że to, co zrobimy, rzeczywiście miód nie traci swojej właściwości. Także to tyle i dajcie mi znać, jakie Wy macie domowe sposoby na radzenie sobie z odpornością. Ja przyznam, że zawsze byłam dość chorowita i więc nie twierdzę, że jeżeli będę to pić, to nigdy nie zachoruję. Natomiast jeżeli nawet coś mi się tam zdarzy, to myślę, że też pozytywnie wpłynie jednak na mój organizm, zwłaszcza, że tutaj mam właśnie dużo substancji aktywnych i mamy także dużo witaminy C. Także to tyle, do czytania wkrótce i do zobaczenia. Hej, hej, miłego dnia!